Nazywam się Szymon Grzywiński, jestem księdzem katolickim. Pochodzę z Lipna, z diecezji wrocławskiej. Pracuję w Kazachstanie jako misjonarz już trzeci rok. Pracuję jako wikariusz w parafii Kapszagaj na południu Kazachstanu. To jest diecezja Almaty. I do obsługi mam jeszcze trzy wioski, które tak się pięknie nazywają. Nura, Taulet i Janaszar. To są parafie, w których znaczna większość parafian to są Polacy, osoby pochodzenia polskiego. Pochodzę z bardzo szczęśliwego domu i to chciałem od razu powiedzieć na początku, gdzie był i jest tata i mama. Pracując w Kazachstanie zobaczyłem, że to nie jest takie oczywiste. I z domu, gdzie było zawsze dużo radości, ze względu też na to, że mam rodzeństwo, sam jestem najmłodszy. Oprócz mnie w domu jest mój brat Krzysiek, ode mnie 14 lat starszy, siostra Kalina 12 lat starsza i siostra Kasia 7 lat starsza. Ja byłem najmłodszy, mówią, że to widać. Wszyscy mnie wychowywali i w jakiś sposób każdy z nich, rodzeństwo i rodzice mają wpływ na to, kim jestem dzisiaj. Tutaj pytanie padło o wiarę w domu. I chyba to właśnie dzięki temu, że w domu była zawsze atmosfera wiary. Wiele rzeczy mi się później udało w życiu zrobić dobrego, czy w życiu się nie pogubić tak, jakbym mógł, ze względu na atmosferę domu, religijną. I to właśnie dzięki rodzicom, którzy zawsze dawali mi dobre świadectwo wiary. Zostałem na początku ministrantem, a później myślę, że to miało wpływ, bardzo wyraźny wpływ na moje powołanie. Widziałem, jak się modli siostra, widziałem, jak się modli brat i przede wszystkim widziałem, jak się modlą rodzice. Chyba nie było takiej niedzieli, gdzie biłyby dzwony w kościele, a my byśmy z jakiegoś powodu zostali w domu, nie poszli na Eucharystię. Szliśmy zawsze, na każdą. Nie pamiętam niedzieli bez Eucharystii. Tato pracował jako, no, przy kościele, jako pracownik kościelny i miał dużo co do powiedzenia, jeśli chodzi o księży. Spotykał się z nimi na co dzień. I to, co mnie ciekawiło, to, że tato nigdy nie powiedział żadnego złego słowa. W domu panował taki nastrój szacunku dla księży, dla księdza proboszcza. I to się też dało czuć. Pamiętam to oczekiwanie na kolędę, kiedy ksiądz przyjdzie. Taki wielki szacunek. I w tym wyrosłem. W takim szacunku dla księży. Wychowaniem nas, dzieci, wydaje mi się, że głównie zajmowała się mama. Tato zazwyczaj w pracy, ale każdego dnia do domu wracał i można było też z nim spędzać czas. Tato bardziej na dworze, a mama w domu. I to mama była taką osobą, z którą zawsze można było porozmawiać. Mama, która tłumaczyła nie tylko sprawy związane z wiarą, ale tak ogólnie z życiem. To mama bardziej wymagała, wymaga nadal, poświęca czasu. I mama chyba zadbała bardziej o moje religijne wychowanie, o to, żebym wyrósł na człowieka wartościowego. Dbała o to. Pamiętam, jak tylko było to możliwe, mama zapytała mnie w okolicach Komunii Świętej, czy bym chciał zostać ministrantem. I nie za bardzo chciałem. Wtedy mama, pamiętam, zabrała mnie do księdza. To był ksiądz Andrzej Zdziennicki. Pamiętam to jak dzisiaj. Pozdrawiam go serdecznie. On był opiekunem ministrantów. Zaprowadziła mnie za rękaw i mówi: on chce być ministrantem. Ksiądz Andrzej tak spojrzał: chcesz być ministrantem? Nie. A mama, on chce być ministrantem. I miałem za złe mamie. Pamiętam wtedy trochę, a dzisiaj jestem bardzo wdzięczny. I tak
udało się mamie przyprowadzić mnie do ołtarza. Tam się dużo dobrego zaczęło. To była moja pierwsza formacja kościelna. Z domu rodzinnego pamiętam bardzo dobrą rzecz. Myślę, że to był początek. I uśmiecham się do was bardzo szeroko teraz, bo to było Radio Maryja. Z domu rodzinnego pamiętam bardzo dobrze, bardzo dokładnie. I jest tak do dzisiaj, że Radio Maryja jest słuchane. Radio jest włączone i nastawione na Radio Maryja. Nawet tato, kiedy wieczorem chce posłuchać u siebie w pokoju, to radia nie wyłącza, tylko ścisza. Radio jest słuchane i ja pamiętam pierwsze dźwięki z dzieciństwa, to było właśnie z odbiornika radiowego Radio Maryja. Kiedy schodziłem, mama wołała: Szymon, do szkoły. Schodziłem do kuchni, a tam już godzinki ku czci niepokalanej. Radio było słuchane i różne audycje. Pamiętam taką audycję jedną, która miała ważny wpływ na moje dzieciństwo. To była audycja, spotkanie, wywiad z pewnym panem, który był moim idolem lat dzieciństwa. To był pan Marek Citko, to był piłkarz mojej ulubionej drużyny Widzew Łódź. I to był mój idol. I sam fakt, że on wystąpił w Radio Maryja, podzielił się swoim świadectwem, to było dla mnie niesamowite. Brat mój wychowywał mnie na piłkarza, zabierając mnie na mecze, zabierając mnie na stadion, ucząc grać w piłkę i ucząc mnie też miłości do barw klubowych, do Widzewa Łódź. To było moje życie, związane bardzo ze sportem i z piłką. I to może się wydawać takie bardzo śmieszne, ale wtedy, kiedy jako dla małego chłopca było to dla mnie bardzo ważne, kiedy usłyszałem swojego idola w Radiu Maryja, że on też jest wierzący i dzieli się, nie wstydzi się swojej wiary, no to miało na mnie ogromny wpływ. Nawet taki wpływ, że pomogło mi to właśnie zostać ministrantem. Moim wychowaniem zajął się brat i chciał, żebym został piłkarzem. Natomiast mama dbała o moje wychowanie religijne. Ja cały czas to pamiętam, jak Widzew grał w Lidze Mistrzów. Myśmy oglądali razem z bratem, z tatą. To był 96 rok, pamiętam. I w kuchni stało radio. Mama woła: Szymon, Szymon, chodź tam, różaniec będzie, będziemy odmawiać wspólnie. Pamiętam brata, który mówił: no idź, idź, idź. Brat mówił: idź, a mama cię woła. Sam nie musiał, bo już dorosły, mama mu nic nie mogła nakazać. A mama mnie woła, byłem zły, szedłem, bo bym dostał karę. I modliłem się z mamą i z tatą, a brat oglądał mecz. Byłem trochę zły, ale to był taki początek tego, że w życiu docierało do mnie coś innego. Nasiąkałem domem rodzinnym, nasiąkałem modlitwą, wiarą przez modlitwę z rodzicami. Wtedy byłem zły. Dziś jestem bardzo wdzięczny. A później, kiedy usłyszałem w radio te relacje, te audycje z moimi idolami, z idolem moim Markiem Citko, zrozumiałem, że moją drogą będzie na pewno piłka, ale może być też i ministrantura, może być też wiara. I tam w ministranturze się wydarzyło bardzo wiele dobrego. Tam przy ołtarzu wysłuchałem wielu kazań, Ewangelii. Tam przy kościele poznałem wspaniałych księży. Pozdrawiam serdecznie księdza prałata Franciszka Cieślaka, który był moim proboszczem, odkąd pamiętam, do lat seminarium, który mnie formował i był dla mnie jak drugi ojciec, u którego się spowiadałem, który mnie prowadził. I tak na dobrą sprawę, kiedy dorastałem, oprócz autorytetów domu rodzinnego, to są rodzice,
brat, rodzeństwo, siostry, to byli trenerzy, którzy prowadzili mnie w klubie sportowym. Nauczyli mnie też dużo dobrego, odpowiedzialności, punktualności, takich dobrych cech. I to byli księża, którzy mi towarzyszyli, z którymi rozmawiałem, spotykałem się. Miałem szczęście do księży, dlatego że czy ksiądz proboszcz, czy wikariusze poświęcili mi dużo czasu, tłumaczyli mi wiele rzeczy. Wiem, jestem o tym przekonany, że wielu rzeczy złych nie zrobiłem. Tylko z tego względu, że musiałbym iść do księdza proboszcza i się wyspowiadać i byłoby mi po prostu wstyd. Miałem taki szacunek do księdza proboszcza, że bałem się, żeby oni mieli o mnie złą opinię. Pytania o seminarium zrodziły się bardzo późno. Na początku to miała być tylko i wyłącznie piłka. W piłkę grałem, o piłce mówiłem, z piłką spałem. I to było moje życie. Chciałem zostać piłkarzem. Dla mnie jako chłopaka kilkunastoletniego było to bardzo ważne. I nawet tak ważne, że w wieku 15 lat wybrałem Szkołę Mistrzostwa Sportowego w Łodzi jako swoją szkołę i tam kształciłem się na piłkarza. Pewnie było więcej treningu niż siedzenia w ławce szkolnej. I to mi dawało bardzo dużo satysfakcji, radości. Nie widziałem innego sensu w swoim życiu, jak tylko grać w piłkę. I pytania o seminarium, powołanie w tym czasie, nawet jeśli były, to one nie były słyszalne w moim sercu. Te pytania, one się urodziły później, gdzieś przed maturą. Brakło mi troszeczkę talentu i zdrowia, żeby tym piłkarzem być. I po trzech latach uczenia się w Szkole Mistrzostwa Sportowego w Łodzi, no, musiałem wrócić do swojej rodzinnej miejscowości. No, to był dla mnie trudny czas, pewna taka pierwsza porażka w życiu, też rozczarowanie pewnie, może nawet mojego brata, może rodziców. I to był dla mnie taki czas, kiedy ja zacząłem się zastanawiać, no dobrze, jeśli nie to, to co ja mogę jeszcze robić w życiu? Bardzo się bałem tego, czy zdam maturę. Byłem przed maturą. Zacząłem się uczyć w tym takim troszeczkę młodzieńczym kryzysie. Myślę też, że właśnie pomógł mi Kościół, moja parafia, moja ministrantura, że poprosiłem Pana Boga o to, żeby mi pomógł. W sumie mój dzień wyglądał tak samo, bo to była szkoła, później korepetycje, bo musiałem wiele nadrobić po uczeniu się w Szkole Mistrzostwa Sportowego, żeby zdać maturę. I potem to był jeszcze trening, a potem wieczorem msza święta, na którą już uczęszczałem codziennie. I częste spowiedzi. Zrozumiałem, że Pan Bóg, jakby odczuwałem w swoim sercu, że może mieć dla mnie jakiś też inny plan. Wcześniej myślałem, że to Pan Bóg mi rzuca kłody pod nogi. Znaczy w tym sensie, że modliłem się o to, żeby zostać piłkarzem. Jako człowiek młody, ale wierzący, dla którego coś było bardzo ważne. Moją miłością była piłka. I modliłem się o to, żeby Pan Bóg mi pomógł w moim szczęściu. Na początku byłem troszeczkę zły. I tak właśnie myślałem, że Pan Bóg mi rzuca kłody pod nogi, żebym nie był szczęśliwy. Dopiero później zrozumiałem, że Pan Bóg tymi kłodami chce mi utorować inną drogę w moim życiu. Z Lipna do Wocławka jest 25 km. Kiedy rodzice wywieźli mnie do Łodzi, na pociąg, z Wocławka jeździłem do Łodzi. Mama zawsze mówiła, zobacz synu, tutaj jest seminarium. Byłabym bardzo szczęśliwa, gdybyś tutaj się uczył. Rodzice modlili się o mnie, za mnie, modlili się za mnie, żebym nie tylko został dobrym człowiekiem, ale też myślę, że bardziej mama chciała, żebym był księdzem. Modliła się o to. Nie mówiła mi nigdy o tym, ale ja to wiedziałem, czułem to.
I kiedy podjąłem taką decyzję, że wstąpię do seminarium, mama mi o tym dopiero powiedziała. Bardzo była szczęśliwa. Tato też. Często mnie o to pytają. Pamiętam nawet dzień, kiedy przyszło już jechać do seminarium. Pamiętam, że dzień wcześniej jeszcze, jak gdyby nigdy nic, graliśmy z chłopakami, moimi kolegami z klubu w FIFA. To młodsi słuchacze będą wiedzieli, o co chodzi, taka gra. I graliśmy do późna, ja już byłem spakowany do seminarium, a koledzy mówią: E, Szymek, co ty znowu gdzieś wyjeżdżasz? Dopiero skądś tam wróciłeś, znowu gdzieś jedziesz. A mówię: wiecie, bo do seminarium idę. Nie, kiedy? Jutro. Gdzie? W ogóle? Co? A co to jest? I no, dla moich kolegów też to było takie niezrozumiałe. Dla mnie nie było zrozumiałe tak do końca. Pamiętam, jak kolega tak wstał, obejrzał się w pokoju, a tam nowe korki stały. Takie super, które sobie niedawno kupiłem do piłki. I mówi: słuchaj, mogę je wziąć, bo tobie już nie będą potrzebne. To no tak jakby w oczach niektórych tak jakbym umarł. Dla nich, dla tych relacji, dla tej naszej znajomości było to bardzo takie trudne zrobić ten pierwszy krok. Zwłaszcza, że wcześniej byłem w środowisku, no jakby to powiedzieć, nie takim bardzo kościółkowym. Szkoła mistrzostwa sportowego, no to w ogóle tam świat piłki, drużyny, zgrupowania, wyjazdy, mecze. Często nie było czasu na to, żeby pójść do kościoła. Musiałem o to często walczyć, prosić trenerów o to, o przygotowanie do bierzmowania. To nie było też takie powszechne. Pamiętam jeszcze w szkole mnie to tak drażniło, denerwowało, jak koledzy tam na mnie wołali czasami ksiądz. Tylko z tego względu, że byłem ministrantem i oni o tym wiedzieli. Często wracałem po treningu do klasy, bo zdarzało się, że ktoś tam się pobił. I ja tam stanąłem w obronie kogoś. To nie było może takie bardzo popularne. Wracam do klasy po treningu, a tam kolega mnie narysował w habicie, nie? Ładnie rysował. Trochę mi dokuczano z tego względu. Wtedy się denerwowałem. Dzisiaj wydaje mi się, że to nie było z czego się wstydzić. Więc z takiego środowiska zrobić krok w stronę seminarium jest to niełatwe. Wielu kolegów no po prostu troszeczkę straciłem, ale wielu też przy mnie zostało, mamy relacje, utrzymujemy dobre relacje do dzisiaj. I pamiętam seminarium, jak ono się różniło. I kiedy wstąpiłem do seminarium, gdzie moi koledzy pewnie nie wytrzymaliby kilku dni, to zauważyłem, że to jest zupełnie inny świat, gdzie ja nie muszę się wstydzić tego, kim jestem w głębi duszy. Pamiętam pierwszy wieczór, jak przyjechaliśmy, nas było 25 na pierwszy rok i w tej kaplicy 25 na znak. Wszyscy padliśmy na kolana, zaczęliśmy się modlić, śpiewać. To było dla mnie takie nowe. I poczułem, że jestem w tym miejscu, w którym być powinienem. Czułem się tam od samego początku w seminarium bardzo dobrze. Natomiast jeszcze wtedy nie wiedziałem, ile we mnie musi się zmienić, wypalić, jaka droga mnie jeszcze czeka. Dziękuję Panu Bogu z całego serca za seminarium i za to, co seminarium mi dało, za formację, którą mogłem przejść, za ten szlif, którego jeszcze na pewno potrzebuję. Ale to było pierwsze doświadczenie i początek. Bardzo piękny. Seminarium mi pomogło odkryć to, że ja potrzebuję formacji. I to dzisiaj
koledzy moi też często mi to mówią. Wiesz, kiedy tam seminarium się rozpoczęło, to ja ciebie tam, jeden kolega, nie za bardzo lubiłem. Wymądrzałeś się, chciałeś pokazać się lepszym, zawsze chciałeś być pierwszym. To pewnie zostało mi trochę ze sportu, natomiast też zobaczyłem, że dla moich kolegów byłem dosyć przykry. To w seminarium zobaczyłem i to dla mnie było takie dosyć trudne uznać to, przyjąć. I seminarium mi pomogło pokonać wiele moich wad. I pierwszy raz mogłem wejść na taką drogę walki z grzechem, który nawet nie wiedziałem, że w nim siedzę. Pamiętam taką sytuację trudną dla mnie, kiedy no, to jest seminarium. Z niektórych kolegów się śmiałem, niektórych uniżałem, nawet pewnie nie będąc tego do końca świadomym. Siedzieliśmy z kolegami przy jednym stole, nagle przyszedł drugi kolega, którego nie za bardzo lubiliśmy, a myśmy sobie dali takiego kopniaka pod stołem, wstaliśmy, wyszliśmy, żeby nie siedzieć przy nim przy jednym stoliku. Dla mnie to było bardzo takie wtedy, pamiętam, bolesne, uderzające. Mówię, Szymon, kim ty jesteś? Po tym wydarzeniu poszedłem do tego kolegi poprosić go o przebaczenie. On mówi, słuchaj, ja wiem, że tam no nie za bardzo mnie lubicie, ale w porządku. Nie ma sprawy, nie było sprawy. I wtedy zaczęło coś we mnie pękać. I ja w tamtym czasie, będąc w seminarium, już mówię, na trzecim czy czwartym kursie, przeżyłem też takie nawrócenie. Pamiętam, tutaj pozdrawiam serdecznie też księdza Pawła Zalewskiego, który jest odpowiedzialny w naszej diecezji za formację osób niepełnosprawnych, chorych, który widział we mnie jakiś tam potencjał, taki duchowy, że mogę zostać dobrym księdzem, ale widział, że mi czegoś potrzeba. I wtedy w seminarium zaprosił mnie do integracyjnej grupy Caritas. I w tym czasie, kiedy ja bardzo potrzebowałem nawrócenia, pomogli mi osoby chore i niepełnosprawne. Ksiądz Paweł skłonił mnie do ofiary, bo tego w moim życiu było mimo wszystko bardzo, bardzo mało. Nie wiem, jak to powiedzieć, jak to zabrzmi, ale do tej pory, nawet w seminarium, najważniejszy byłem ja. Mam mi się wszystko udawać, chcę być pierwszy, też najlepszy. Tak to też powiem. Bałem też bardzo o wygląd, o to, żeby to zewnętrznie też wszystko dobrze wyglądało. A osoby chore i niepełnosprawne, bo ja tych osób, nie chciałem się z nimi nawet spotykać. Brakowało mi tego. Potrzebowałem pewnego przełamania. Pamiętam, jak pierwszy dzień na oasie, na pielgrzymce do Częstochowy, ksiądz Paweł dał mi pod opiekę mężczyznę, który pewnie ważył dwa razy tyle, co ja. Już na pierwszym postoju była awaria. Wiecie, co to jest awaria? To znaczy, że nie psuje się wózek, ale mój podopieczny po prostu lubił dużo jeść. No i potem, jak nieźle sobie podjadł, to potem była też niezła awaria. I pamiętam, że ja byłem tym, który musiał tą awarię naprawić. Ksiądz Paweł uczył nas tego, że na początku mamy zadbać o osoby niepełnosprawne, a potem pomyśleć o sobie. I to było dla mnie takie bardzo uczące. W sercu swoim coś w końcu do mnie docierało, coś mogłem rozumieć. I zacząłem schodzić z takiego pierwszego planu. I dopiero kiedy się nawróciłem w seminarium, to był właśnie trzeci, czwarty rok, dopiero zacząłem być zjadliwy dla innych. Coś zaczęło do mnie docierać. I mogę szczerze powiedzieć, że czwarty, piąty rok był pełen takiego pokoju. I przyjąłem z wielką radością słowa księdza rektora, że będę
dopuszczony do święceń, diakonatu. Ten czas przeżyłem z wielką radością, z wielkim spokojem. Czas takiego wielkiego Bożego działania w sercu, gdzie nawet nie było żadnych wątpliwości. Kiedyś mama mnie pytała: Szymon, tak się cieszę, że ty jesteś w seminarium, ale bardzo się też boję. Czy ty nie zrezygnujesz? Czy ty wytrwasz w swoich postanowieniach? Mówię: mama, do sutanny to nie wiem, czy zostanę, czy nie. Tak mówiłem, kiedy byłem jeszcze przed sutanną. Mówię: mama, nie wiem, jest to dla mnie dosyć trudne. Kiedy byłem już na trzecim roku, po pierwszych nawróceniach w seminarium, mówiłem mamie inaczej: mama, raczej nie, jest tu mi bardzo dobrze. A kiedy mnie wyświęcono, mówię: mama, nigdy, nigdy nie odejdę z własnej woli. I czuję się jako kapłan, jako ksiądz bardzo szczęśliwy w tym, co robię, pełniąc tą posługę, ale przede wszystkim z tego się cieszę, czego Pan Bóg dokonuje w moim sercu i z tego, co mi daje. Myślę, że teraz patrzę na to, na historię swojego życia zupełnie inaczej niż wtedy, kiedy patrzyłem, mając lat mniej. Zresztą to chyba w życiu każdego z nas tak się dzieje. Patrzymy z perspektywy. Słowem Pana Boga na mojej drodze kapłańskiej jest prośba Pana Jezusa skierowana do Piotra Apostoła, żeby wypłynął na głębie. Zresztą on tam mówi: Szymonie, wypłyń na głębie. Ja wiem, że ta głębia wciąż jest przede mną, że seminarium, kapłaństwo, teraz misja jest dla mnie po to, żebym jeszcze bardziej kochał, wierzył, ufał, stawał się jeszcze bardziej święty, jeszcze bardziej rozumiał, jeszcze był bardziej dla Pana Boga i dla ludzi, jeszcze bardziej. To jest to wypłyń na głębie. I ten obrazek, ten cytat mam właśnie na obrazku z tym zapytaniem: Panie, Ty wszystko wiesz. Ty wiesz, że Cię kocham. A to jest odpowiedź na to w moim kapłaństwie, czego chciał od Szymona Pan, by wypłynął na głębie, żeby kochał. Ksiądz Szymon Grzywiński, wierzę w Boga.